Jeden z tabloidów przekazał właśnie koszmarne wieści. Globe twierdzi, że książę Karol, 71 lat. Umiera, a dodatkowo ze swojego testamentu miał wyrzucić swoją żonę Camille, 72 lat. Zagraniczna prasa informuje, że prawdopodobnie książę Karol cierpi na poważną dziedziczną chorobę. Na to schorzenie ma chorować również jego mama, królowa Elżbieta II, 93 lat. Reklama plotkuje się, że chodzi o zespół Raynauda, który objawia się licznymi zasinieniami skóry oraz drętwieniem palców rąk i stóp. Fani rodziny królewskiej zauważyli te objawy u księcia Karola już jakiś czas temu, a jego najnowsze zdjęcia zdają się tylko potwierdzać przykre doniesienia. Artykuł zamieszczony w tabloidzie Globe wywołał spore poruszenie, gdyż jego tytuł sugeruje, że książę Karol jest w krytycznym stanie i nie zostało mu już za dużo czasu. Lekarze przewidują, że nie przeżyje roku. Książę Karol usunął swoją żonę Camille z testamentu, nie odziedziczy ani funta, informuje tabloid. Te wieści przeraziły opinię publiczną. Faktycznie, na najnowszych zdjęciach widać u Karola liczne obrzęki, plamy skórne i zaczerwienienia. Specjaliści uważają, że wszystkie powyższe symptomy mogą prowadzić do poważnych problemów z sercem. Mamy nadzieję, że plotki nie okażą się prawdą, a książę Karol będzie się cieszył zdrowiem jeszcze przez długie lata.